Siemen tej jestem Bielak i witam Was w, moich w moim vlogu o wszystkim i o niczym, czyli w moich vlogach o wszystkim i o niczym. Dzisiejszy vlog jest dosyć targetowany ze względu na całą sytuację, która odbyła się w Białym Stoku w związku z Marszem LGBT. Jest to dosyć diabelnie patologiczna sytuacja, gdyż Marsz LGBT spotkał się z manifestacją kibiców agresywnych kibiców, jak to zazwyczaj z kibicami bywa. Oczywiście nie byli to tylko kibice, bo było tam też jakieś kółko różańcowe, byli tam księże, były tam stare z różańcami mówiące, że LGBT to jest wynalazek szatana. No i ogólnie cała sytuacja jest kontrowersyjna ze względu na to, że takie, że tak powiem, sytuacje sprawiają, że narasta cała nienawiść do środowiska LGBT i w całym całym systemie, że tak powiem, który jest aktualnie, bo ogólnie temat LGBT to jest temat tabu w Polsce. Mamy dużo grup, które są bardzo przeciwne, mamy grup, dużo grup, które są bardzo za. Problem jest tak, co jest oczywiście, oczy, co jest normalne, ale problem jest taki, że wydaje mi się, że ten Marsz Białostocki, media podają, w ogóle ktoś tam popłynął i powiedział, że tam było tysiąc osób, Daily Mail bodajże napisał, że było tam 800 osób, w, czy CNN, w moim odczuciu tam było około 200 osób max idących w tych marszu, wydaje mi się, że kontrmanifestantów też było mniej, chociaż podają 4,5 tysiąca, tysiąca osób. I sama sytuacja w sobie jest mega patologiczna, bo to co się tam działo, że tak powiem napływ agresji, rzucanie kamieniami, rzucanie cegłami, rzucanie petardami, to są naprawdę wydarzenia niedopuszczalne, wiadomo, że są popierdolęcy i z lewej i z prawej, no, ale kurwa, Mechno, szanujmy się, przepraszam najmocniej, to jest e, naprawdę poniżej wszelkiej krytyki. Wiadomo, że środowiska pseudokibicowskie zazwyczaj słyną z tego, że są naprawdę mm, bardzo agresywne i że tak powiem, doprowadzają do sytuacji konfliktowych w tym przypadku. Z tego, co wiemy i co było podawane w mediach, na dzień marszu zostało obwieszczone zawieszenie broni między wszystkimi klubami, żeby nie walczyły ze sobą, tylko walczyły z LGBT, pedałami i tak dalej. Ym, mianowicie. Wszystkie materiały, które oglądałem, z telefonów komórkowych i tak dalej, ilość osób pobitych, które chociażby wyglądały w jakikolwiek sposób, że szłyby z tego marszu, jest. Nieakceptowalne, bo kurwa, Mać, no umówmy się, że to jest niedopuszczalna sytuacja. Tylko z drugiej strony poziom terroru, który został tam wprowadzony, dziwi się, że ci ludzie wracali do domu bądź wychodzili z manifestacji i wracali sami, a nie na przykład z jednym policjantem czy coś takiego. Co jest ciekawe, część środowisk, nawet tych kibicowskich, kiedy widziało, że na przykład była jakaś interwencja i zaczynano atakować jakąś osobę, na przykład dziewczynę, stanął gości i powiedział, że was, kurwa, popierdoliło, kobietę będziecie bić, wziął tą dziewczynę pod rękę i ją odprowadził stamtąd, bo dziewczyna była przerażona. To samo zaczęli tłuc jakiegoś chłopaka i od razu znalazło się kilka osób, które powiedziało, no chyba was powaliło, że tych pajaców będziemy tłuc tutaj. Wiecie... Są osoby, które są naprawdę osobami agresywnymi i nie powinny być dopuszczane do funkcjonowania w społeczeństwie, bądź powinny być pacyfikowane tak tylko jak mogłyby zostać pacyfikowane. Cała sytuacja, z tego co wiemy, zakończyła się około 25 zatrzymaniami przez policję głównie osób, które blokowały przemarsz, sam przemarsz marszu LGBT. No i z tego z moich informacji, ale nie są to informacje potwierdzone, bo po prostu na własną rękę starałem się dowiedzieć jak wygląda sytuacja. Tylko jedna osoba jest nadal zatrzymana, reszta została pouczona o zakłócenie porządku i wypuszczona do domu. S co w sumie się zgadza, bo w aspekcie prawnym nie ma żadnego prawa, żeby zatrzymać ich na dłużej, bo jeśli nie złapiesz kogoś za rękę, bo widzisz, że rzucił petardę, a przy tym tłumie osób nie było to możliwe, no to ciężko go skazać za coś innego. Gdybyśmy chcieli, że tak powiem, wszystkich karlać, no to musieli łapać wszystkie osoby, które wszły w kąt manifestacji, która była legalna i była zgoda od sądu um, pierwszej bodejże, drugiej instancji no wszystko było zorganizowane zgodnie z prawem. Wracając do tego, o czym mówiłem, problem jest taki, że wydaje mi się, że te marsze same w sobie mogą bardzo negatywnie wpłynąć na odbiór środowisk LGBT i mo może nastąpić zupełnie niezamierzone sprzężenie zwrotne. Już tłumaczę dlaczego? Osoby młode, które że tak powiem, uczęszczają w mediach społecznościowych, czytają, że tak powiem, relacje z różnego rodzaju mediów, są pro LGBT, tak? Nie, nie chcą ich pałować. Mówimy o um, młodzieży, takiej typowo środowiska studenckiego. O, na przykład, środowiska studenckiego tych osób, które powiedzmy, że tam mają trochę więcej inteligencji whatever, something like that um, są, że tak powiem, za równością, bo im to nie przeszkadza, tak? Natomiast sprzężenie zwrotne, o którym mówię, może doprowadzić do tego, że Środowiska prokatolickie, propatriotyczne i kibicowskie wzmocnią się pod tym kątem, że gdziekolwiek ten marsz będzie, raz, będzie organizowany kolejny raz, tam będzie większa ilość kontrmanifestantów, może być jeszcze większe zaogniskowanie i skończy się to tak, że. że Siły policyjne z całego państwa będą musiały przyjeżdżać do danego miasta, gdzie będzie organizowany marsz równości. W normalnym kraju, w którym niestety nie żyjemy, sprawy LGBT powinny być załatwione po prostu na drodze prawa tak, powołania się na fakty. Bodajże w końcówka lat 80. bądź początek lat 90. A homoseksualizm został usunięty z listy Światowej Organizacji Zdrowia jako zaburzenie seksualne i zostało zaakceptowane jako, jako płeć. Tak? Więc tak jak mówię, myślę, że sprzężenie zwrotne może bardziej zaszkodzić LGBT niż jej pomóc. Dla samego marszu LGBT naprawdę duży szacunek i to, że oni to przeszli po prostu, bo... Powiedzmy, że niebezpieczeństwo bycia otoczonym przez, yy, że tak powiem, no chmarę wilków, dosłownie, chmarę wilków. Naprawdę trzeba mieć do tego jaja. Niezależnie, czy jest to kobieta, czy facet, no, trzeba mieć do tego jaja, bo omówmy yy, się, że cała, cała otoczka była bardzo przerażająca. Jako, że są to moje vlogi o wszystkim i o niczym, ja mam bardzo skrajne poglądy. Jestem mocno liberalny, ale powiedzmy, że. Ja lubię uderzać od skrajności w skrajność. Jak dla mnie wszystkie ugrupowania, które publicznie występują, blokują drogi i tak dalej, powinny być po prostu pałowane i zamykane do więzień. I niezależnie czy to są rolnicy, górnicy, LGBT, pielgrzymki, miesięcznice, nie obchodzimy to. Miasto ma być przejezdne i żadne drogi nie mają być zablokowane. Ja chcę się spotkać, nie spotykam się na jakichś placach. Więc to jest moje indywidualne podejście i moja, prywa, moja prywatna opinia. Pod kątem. Eee, związków partnerskich, bo ja na to patrzę jako związki partnerskie, bo ciężko mi jest związek homoseksualny nazwać małżeństwem. Być może on jest traktowany jako małżeństwo. Nie robiłem dokładnego researchu na ten temat. Dla mnie to jest związek partnerski. Jestem za ich wprowadzeniem na zasadach i dla osób heteroseksualnych, i osób homoseksualnych. Ja nie mam z tym żadnego problemu, bo mnie totalnie nie obchodzi co kto robi w łóżku. Tak długo jak nie eksponuję tego, tak jak wiemy, że środowisko LGBT w Niemczech, we Francji, znacie to, bieganie z penisem na wierzchu i skandowanie hasła pod tytułem Jesteśmy lepsi, lepszymi ludźmi niż Wy. Wydaje mi się, że musi wszystko zostać wprowadzone małymi krokami. Czyli zacznijmy od związków partnerskich, później, może dojdziemy do tej adopcji dzieci, chociaż wiem, że jest naprawdę tak dużo przeciwników tej, tej sprawy, tej sytuacji. Czego. Szczerze mówiąc, nie wiem. Według raportów, tak powołując się na dane, około 56% mieszkańców Polski jest za wprowadzeniem związków partnerskich. Oczywiście bez precyzowania, czy jesteśmy za wprowadzeniem związków dla heteroseksualistów i homoseksualistów, no ale zakładając badanie naukowe, społeczeństwo homoseksualne w Polsce to jest jakieś 7-8%. Kwestie adopcyjne też są dosyć dyskusyjne, bo w tym momencie w związkach jednopłciowych jest około 50 tysięcy dzieci. I teraz tak, skąd się biorą te dzieci? Te dzieci biorą się najczęściej z poprzedniego związku małżeństwa osoby, która wcześniej była osobą heteroseksualną, a później została osobą homoseksualną, czyli te dzieci wychowują się z dwójką ojców, z dwójką matek, rozumiecie. I sam ma koncepcja, że tak powiem, nie, może zdobycie dziecka to jest może zły przykład, ale E, ciąży urodzenia dziecka, to nie jest nic niemożliwego w związkach homoseksualnych, bo żyjemy w XXI wieku, dosyć popierdolonym wieku, ale umówmy się, że żyjemy w czasach, kiedy tak, możemy wynająć kobietę, która urodzi nasze dziecko. E, najczęściej z komórką macierzystą, e, na przykład naszej partnerki, tak, i z e, zapomnioną przez e, męża, partnera, whatever, ale wydaje mi się, że na pewno są osoby, które są gotowe, że tak powiem, sprzedać siebie albo wspomóc. Jezus, dochodzę na strasznie creepy terytorium. Ale rozumiecie o co mi chodzi, tak? Facet zapłania dziewczyny, dziewczyna rodzi dziecko. No to jest biologiczne dziecko tego faceta. Rozumiem, że to jest normalne i ten drugi facet nie ma żadnego problemu z tym. Nie wiem, można wymyślić jakiś dziwny system, który wprowadzi równouprawnienie w tym zakresie, ale nie, wiem, jak by miał to wyglądać. To samo z dziewczynami dziewczyn para lesbie, którą bardzo dobrze znam, mają jasno określone, że najpewniej w okolicach wieku 30 lat po prostu zapłacą dawce i jedna z nich urodzi to biologiczne dziecko i to będzie ich wspólne dziecko. Więc to się da osiągnąć, ale cała idea LGBT i jej wprowadzenia musi zostać wprowadzona małymi kroczkami. Nie możemy zaczynać od tego, że nagle zaczniemy penalizować katolików za to, że są katolikami i jebać ich pałami, no bo my jesteśmy za równością, tolerancją, a Kościół jest przeciwko. No nie, no nie żyjemy w kraju, w którym, że tak powiem, te rzeczy są dopuszczalne. Mówmy się, że w tym kraju nadal e, zachowania jakiekolwiek pro-LGBT są zachowaniami. Mm, patologicznymi dla wielu osób. Ja osobiście nie mam z tym żadnego problemu, gdyż tak jak mówię, większość homoseksualistów, którą znam, była, to jest słowo klucz, była, Przeciwko marszom LGBT. Ale zadzwoniłem dzisiaj do mojej przyjaciółki i zapytałem jej, jaka jest jej opinia na ten temat, bo wiadomo, że jeśli chcemy mieć jakieś rzetelne informacje, to musimy pytać u źródła. I powiedziałem mi, że ona była zazwyczaj przeciwko tym marszom, bo ona chce mieć święty spokój i chce żyć w kraju, w którym ma święty spokój. Wiadomo, że to nie jest tak, że ludzie mają tęczę namalowaną na czole i to jest homoseksualista, trzeba go pałować. No to tak nie wygląda. I powiedziała mi, że po tym, co się wydarzyło w Białymstoku Stoku, ona jest przekonana, że na kolejnym marszu, który odbędzie się w Katowicach, na pewno będzie i będzie szła ze względu na to, że niedopuszczalne są takie sytuacje, żeby środowiska były zastraszane. Bo ona powiedziała, że jeśli nie pójdzie w tym marszu i będzie mniej osób, to znaczy, że po prostu te środowiska zostały zastraszone. I cała akcja totalnie nie ma sensu. Bo okaże się, że ci pseudokibice, katolicy, Młodzież Wszechpolska i inne ugrupowania tego typu po prostu wygrały. Wygrały przez zastraszanie. Ja osobiście szanuję taką decyzję. Nie, że sam wystawiłbym się w marszu, ja bym się nie wystawił w marszu za cokolwiek. Ograniczenie mojej wartości akta. Pierwsza akta, która była wtedy, jakbym miał 13-14 lat? Nie pamiętam, no dawno temu, w każdym razie. Wtedy wychodziłem na ulicę z moimi kumplami z gimnazjum i po prostu protestowaliśmy. Wiadomo, że część osób się z tego śmiała, ale protestowaliśmy przeciwko zagrożeniu naszej wolności, naszego bezpieczeństwa, naszej możliwości osiągania różnych rzeczy. Um, no, rozumiecie, walka o swoje idee, dlatego rozumiem osoby homoseksualne, które to robią, tylko mówię, cały system, jak to wygląda i tak dalej. E, na tym marszu w Białym nie było aż tyle patologii, był ten do jakiś dziwny machaladż pomalowany z brzuchem w ciąży i tak dalej. No, to było trochę creepy e, i uważam, że takie rzeczy szkodzą. Ale wszystkie normalnie wyglądające ludzie, bez jakichś tam dziwnych stroi, bez profanacji, symboli religijnych. Jedna rzecz, która mi się mega nie spodobała, ja jestem patriotą, ale może nie w myśl takiej zasady, że będę napierdalał każdego, kto mi powie, że Polska jest zdubconym krajem czy coś w tym stylu. Ale jestem ideowcem wierzącym w siłę państwa polskiego i w to, że pewne zmiany, które mogłyby być podjęte, doprowadziłyby do tego, że Polska znowu by się stała potęgą. To wymaga bardzo dużo pracy i ograniczenia w tym momencie olbrzymiego socjalu i świadczeń socjalnych, ale wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy, bylibyśmy w stanie zrobić, um, doprowadzić ten kraj do potęgi, albo przynajmniej mocarstwa międzynarodowego. To jest mój, że tak powiem, pogląd na, na ten rodzaj patriotyzmu. Podsumowując całego vloga, bo wiadomo, że ja mam zwyczaj zmieniać temat 30 razy, przeskakiwać między wątków. Właśnie dlatego to jest o wszystkim i o niczym, a nie tylko o tym. Wydaje mi się, że ten marsz może mieć duże konsekwencje dla środowiska LGBT. Uważam, że zachowanie pseudokibiców jak zawsze było karygodne i dziwię się, że ostrzału z broni gład gładkolufowej nie było znacznie wcześniej w celu rozgonienia tego wszystkiego. Bardzo przykle jest, że w kierunku manifestantów, znaczy manifestantów, Marszu równości były rzucane kamienie, petardy, butelki z kamieniami, bo z nieoficjalnych źródeł i to też takich powiedzmy moich informacyjnych, których nie mogę potwierdzić w żaden sposób medialnie, tylko mówię wam to ja. Jedna dziewczyna wylądowała z szpitalu, bo obok jej stopy wybuchła petarda i wylądowała w szpitalu. Był przypadek dziewczyny, która po prostu dostała butelką z kamieniami w głowę. Nie wiem, czy straciła przytomność, no ale wiadomo. No i najgorsze są te przypadki, kiedy ci ludzie odchodzili z tego marszu i byli bici przez kibiców, tak jak mówiłem. Jest to naprawdę przerażające, bo nasz kraj w tym momencie, jeśli nic się w nim nie zmieni, będzie skazany na zagładę. Niezależnie, czy to będzie zagłada spowodowana. LGBT nie spowodują tej zagłady. Ja tak jak mówię, LGBT powinno zostać zalegalizowane, tylko że to trzeba robić małymi krokami, nie można tego wpierdalać na siłę. Te, teraz były doniesienia, że na jakiejś kolonii e, pani opiekunka czytała, e, czytała książkę, która była o wychowaniu seksualnym, ale takim typowo pro-genderowym, pro-LGBT, w stylu, że jeden, e, jeden seks z. Osobom tej samej płci to jeszcze nie jest homoseksualizm, tylko to musi być regularny proces, i tak dalej. No, jest to dosyć dziwne. Dziwne. No, ale tak jak mówię, żyjemy w dziwnych czasach, a nieprzyjemnych czasach. Jestem za. Rozumiem osoby LGBT, które walczą o swoje prawa. W normalnym kraju inaczej dochodzilibyśmy do tego, nie musieli organizować tych marszy. Szanuję bardzo osoby, które biorą w tym udział, tylko tak jak mówię, obawiam się, że to może przynieść bardzo negatywne skutki dla wszystkich innych osób LGBT, które utożsamiają się z. są osobami homoseksualnymi. A i jeszcze jedna rzecz. Ja nie biorę pod uwagę rozwiązania LGBT, LGBTQZ i inne tego typu patologie. To nie dopuszczam tylko dlatego, żeby to było traktowane jako płeć, ta sama idea 54 płci mi się bardzo nie podoba. I całe Gender Studies i tak dalej. To jest coś, czego ja nie rozumiem, nie akceptuję i nie jestem w stanie tego pojąć. Możecie mnie nazwać za, możecie mnie uznać za debile. Ja po prostu tego nie akceptuję. Jak byłem młodszy, był. Boże, były trzy płcie Kobieta, był, był mężczyzna I jak to troglodyci nazywają Transeksualista Ale to nie był transeksualist Tylko Hemafrodite Hemafrodite z angielskiego Boże, chodziło o to, że człowiek, który ma Geny i takie i takie I najczęściej te rodzice decydowali o płci tego dziecka Co doprowadzało do patologicznych sytuacji Kiedy chłopak w Wieku 18 lat czuł się kobietą. Jestem w stanie to zrozumieć. No ja uważam, że powinien być jakiś przejaw fizyczny, żeby uznać inno, inność płci. I teraz, dlaczego zacząłem się interesować tym tematem? Ze względu na to, pozwólcie, że sobie tylko otworzę jedne wiadomości. Na stronie info. nie mam pojęcia, czy to jest prawicówka, czy to jest lewicówka. Raczej wygląda jak prawicówka. Eee, mamy przypadek Uwaga, 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 uwaga Laurel Hubbard Jest to 40-letni nowozelandzki nowo nowo sztangista. Urodził się jako Gavin Hubbard I jako 30-kilkulatek przeszedł operację zmiany płci I utrzymuje, że jest kobietą OK? Co więcej, te opinie podzielają oficjalne organizacje, co pozwala mu brać udział w międzynarodowych zawodach dla kobiet i wygrywać. Ostatnio zdobył dwa medale na Igrzyskach Pacyfiku, nie dając szans swoim rywalkom. Facet. To wygląda jak facet, nie kobieta. I moim zdaniem to nie powinno być dopuszczalne. Nazwijcie, że wykluczam, ale powinno być w takim razie specjalne zawody dla transseksualistów, albo jeśli wszystkie, że tak powiem, przesłanki określają, że e, to jest facet, to powinien to jest zawodach dla facetów, bo dla mnie to jest niedopuszczalne. I zastanawiam mnie jedno, gdzie się podziały wszystkie feministki. Kurwa jego mać. No, dla mnie to jest trochę niedopuszczalny temat, kiedy facet. Wiecie, to trochę jak nerdowskie pływaczki, tak? Go goście, którzy, którzy byli tak. Kobiety, które były tak szprycowane hormonami, że. No, nie. No, no, rozumiecie. A, jeszcze jedna ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, że istnieje coś takiego jak homoseksualizm genetyczny. Mówię to jak w ramach ciekawostki. Jeśli kobieta na przykład urodzi czwórkę dzieci. I czwarte dziecko okaże się chłopcem jest chyba 7, 70 albo 90, ja wiem, że to jest dużo plus Procent szans, że on okaże się gejem. Dlaczego? Ze względu na to, że poziom hormonów, który wtedy jest tak jakby wydalany i tak dalej. Sprawia, że on przyjmuje tam jakieś te wartości bardziej prochłopięce. No. Zapomniałem, który to jest ten. Oczywiście wiecie, robię pierwszy z vloga od bardzo dawna, więc szczerze mówiąc, moje ogarnięcie jakiekolwiek trochę podupadło. Z tego, co widzę na Audacity, mam w tym momencie 20 minut ponad materiału. Myślę, że po obrobieniu wyjdzie mi jakieś 12. No nic, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Miło, że wpadliście i że przesłuchaliście mnie do tego momentu. Jeśli macie jakąś opinię na ten temat, wrzućcie to w komentarzu. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć i nie uraziłem niczyich uczuć w tym momencie, bo jest to dosyć istotne. Jeśli ktoś chce się wdać w dyskusję, komentarze może nie są najlepszą opcją, ale gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszam na mojego Discorda, do którego link jest na dole. Powiedzcie po prostu, że chcecie pogadać. Ja bardzo chętnie, bardzo chętnie podyskutuję. Jeśli zbierzemy więcej takich osób, możemy zrobić z tego podcast. Wydaje mi się, że to jest taka tematyka, która... Może być ciekawym wyjściem do dyskusji i na pewno mega przyjemne byłoby posiadanie i strony A, i strony B. ok Dziękuję moi drodzy Wam bardzo za oglądanie. Mówił się mówił 6. I życzę Wam udanego dnia, wieczora, bądź jakakolwiek poraźnie w tym momencie. Siłę do wytłumaczenia. Mówi Bialeksie 6.